żeby cokolwiek zrobić. Więc trzeba było wyjść, odsłuchać to, co nagrałam, wybrać fragment, wszystko oznaczyć i ja przy 40 minut mi to zajęło, a ludzie myślą, że ja tam siedzę i po prostu się lansuję. Cztery róże, proszę Państwa. W zasadzie te z tego eventu to nie ma za dużo, bo w zasadzie ciebie nie ma na tym evencie. Ty chodzisz tu, nagrywasz tu, więc nie korzystasz jakby w pełni. Nie, nie, nie. Ja nigdy nie jestem normalnym gościem. Ja idę do pracy. Hania, dziękuję. Jeszcze więc, trzy róże. No nie wiem, czy by się wam to podobało, gdybyście w takiej roli mieli być. Na przykład Krysia była w roli gościa, więc Krysia sobie robiła, co chciała. A ja byłam w pracy, więc ja pracowałam. Tak, bo jak ja bym miała wstawiać cały czas relacje, ja coś tam nagrywałam, ale to ja później z opóźnieniem to zawsze wstawiam, bo jakbym miała wstawiać, o Jezu, bo masakra, masakra. A nic by nie wyniosła z tego eventu. No, cześć Szymon. Dobrze, proszę Państwa, 40 sekund razy, o, Timi, dziękuję bardzo za fragment perfu. I kałduśka, Marcin, no to jesteś dużym błędem. Co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? Pupu. Czemu mam cały czas przed mną diodę? Timi, dziękuję bardzo za róże. No i co tam jeszcze? No i jak ja idę na event na przykład, no to mam tak, że najpierw się rozglądam, co tam się w ogóle dzieje. Monika Wiolcia, dziękuję bardzo! Niektórzy to pewnie, Krysia, tak, wchodzą i gdzie alkohol? Timi, dziękuję bardzo. Słucham? A kto mi wczoraj powiedział, na trzeźwo to się nie da, pij. Dziękuję bardzo. A nie, chodzi mi o to, że... Kałduszka, Timi, dziękuję, że ktoś tam przychodzi na event, dobra, gdzie alkohol? A ja pierwsze co, jak wchodzę na event, to mówię, dobra, co tu można fajnego nagrać, co będzie interesujące dla ludzi do przekazania i w jaki sposób to nagrać? Więc ja myślę kadrami, tak jakbym nagrywała film. Więc się szwendam z kąta w kąt. I z tyłu już na bieżąco wymyślam, co ja będę za chwilę nagrywać. No właśnie o tym rozmawiamy. O, dziękuję bardzo za róże. Co ja tutaj robię? Czy coś wygraliśmy? O, Wiolcia. Wiolcia dostała rękawicę. Wiolcia, czy ty wiesz, jak się używa rękawicy? Powiedz mi. Co ja tutaj robię? I kałduszka, czas i młoty. Platynowy, Agata, Mariola, Paula, Melania, Viola i Timi. Dziękuję wam bardzo. Gramy rewanżowo. No tak, gdzie rozmowa? Krysia, słuchajcie. O, chodź Krysia, porozmawiamy. Bo Krysia, słuchajcie, o czym ja nie wiedziałam, była na takim evencie pierwszy raz w życiu. No. Ja byłam zszokowana. No bo wiecie, my jesteśmy w tym samym wieku z Krysią. Ale ja patrzę przez swój pryzmat. Ja byłam na wielu, wielu takich eventach, więc może niech Krysia wam powie z jej perspektywy, jak to wyglądało, bo jeszcze się mnie pytają, okej, Pusia ma czas, gdzie jeszcze rozmowa z ludźmi na miejscu? Krysia, czy ja rozmawiałam z ludźmi? Tak. No, jak sobie radziłam tutaj? Głównie służbowo. No. Tak, ale czekaj, tak naliczyłam, z iloma osobami rozmawiałaś. Raz, dwa, trzy, cztery, z pięcioma. Mhm. Ja naliczyłam pięć, dwóch mężczyzn, licząc z tym panem od kaligrafii i te trzy kobiety. No tak, no mniej więcej, bo jeszcze jak ty słuchałaś wykładu, to ja byłam na dworze i rozmawiałam z jedną kobietą, wiesz? A, no to jeszcze na zewnątrz, no to akurat nie. No, także... Rozmawiam na eventach. Przede wszystkim właśnie rozmawiam. Także Krysia może potwierdzić. No, a dobra. Czyli mam dużo rzeczy generalnie do ogarnięcia. Rozmowy, relacje. Jeszcze Krysię zabawiałam tam. Starałam się. Ale w ogóle jak się czułaś? Tak, jak, że nie śmiała, nie śmiało, czy tak swojsko, czy nie swoje? O, może tak, cztery róże. Tak, po jednym już tym to już bardziej swojsko. A, po jednym kieliszku szampana. No po jednej lampce już swojsko bardziej. No potem się już tak bardziej rozkręciłam właśnie już w momencie, kiedy ten był ten wykład, bo to taki mój klimat wykładowy, jeżeli chodzi o tą polonizację. Ostatnia róża, słuchajcie. Jeszcze jedna róża, kochani, jedna róża. Melania, dziękuję bardzo. Sekund.
Ale na początku taka onieśmielona trochę byłam, bo dużo ludzi ogólnie takie, no nigdy nie byłam wcześniej na takim wydarzeniu, więc jedna róż... Dziękuję, Rafał. Jedna, no. Tak, ale później jakoś się tam rozkręciłam. Ja z reguły rozkręcam się trochę później niż inni. No jest, Timi, dziękuję bardzo, bo tam był tak, czerwony dywan, ochrona, ścianka, to był ekskluzywny event, Kałduszka, dziękuję bardzo. No i Krysia nikogo nie znała i to był jej pierwszy event w życiu, no to sobie wyobraźcie, ile tam było czynników takich stresogennych. Kałduszka i Timi, dziękuję bardzo. Proszę zawalczyć o naszych 7 winów, bo tam nas atakuje Rafał. Potrzebujemy jednej korony, albo serca w dłoniach, albo tej, słuchajcie, rock'n'rollowej dziewczyny z tych nowych giftów. Katerek, Timi, dziękuję bardzo. I ostatnie sekundy. Proszę się zebrać, słuchajcie, proszę się zebrać. 3 pączki, całuję rączki. Rafał, rękawice rzuć teraz. Melania, dziękuję bardzo. I Albercik, dobra, no prawie już prawie. Matko bosko, mamy wyrównaną bitwę. Czy wy widzicie, ile mamy do stracenia? Dziękuję. No. Kochani, klikamy w rękawice, od perfum w górę, perfumy, pączki. O nie! To jest... Mam nowy ulubiony gift, jest nim inteligentna fasolka. Krysia, słyszałaś? No. Co? Mam nowe gifty, widziałaś? Tak, no ja też dostałam, ale czerwonego. No, a moim ulubionym jest inteligentna. A, no to jeszcze do... Kochani, bo ja inteligentną, no to może no też bym chciała dostać. Czerwona rock'n'rolla. Dobra, słuchajcie. Fasolki inteligentne dla inteligentnej kobiety, czyli dla mnie. Dobra, Rafał, rzuć. Inteligentne fasolki zbieram, proszę Państwa. I poproszę o rękawice Wiolcie. Wiolcia, która wysłała właśnie... Cześć, Caroline. Która wysłała przed chwilą tę inteligentną fasolkę. Wiolcia, czy ja Cię mogę prosić o rzucenie rękawicy za pół minuty? Dlatego, że mamy 7 winów. Oni mają rękawice i chcą nam odebrać te winy, a już mają wyższą punktację. Także Wiolcia, słyszysz mnie? Potwierdzisz mi, że rzucisz te rękawice? Proszę drużynę o zagranie, bo inaczej stracimy winy i nie będziemy dostawać kolejnych rękawic. A chciałabym pójść do Seby i tam go ograć z rękawicami. Nie ma Rafała. No nie ma Rafała. No Rafał! No. Halo, Wiolcia, rzucaj rękawice. Teraz, teraz, bo i pusie dodatkowy czas, bo za późno rękawica idzie. Halo, Wiolcia, rzuć proszę rękawicę i pusia, no teraz Wiolcia, mówię o tym od minuty, żebyś rzuciła. Im gorzej, tym lepiej, dziękuję bardzo. Słuchajcie, potrzebujemy snajpera, bo przegramy. Mówię od minuty o tym. Pączki, Hania, dziękuję za fasolkę. Pusia rzuciła czas, dziękuję bardzo. Teraz potrzebujemy kogoś z 1000 punktów, albo przegramy. Kochani, ostatnie sekundy. Nie. Dobra, słuchajcie, jest rękawica. Czy ktoś chce zagrać na rękawicy pączkami? Co tu się wydarzyło? Nikt nie chce? Nie, to było żenada. Agnieszka, dziękuję bardzo. Nie, no tutaj to było totalna dezorganizacja. Od minuty mówiłam, co trzeba zrobić. Jakiś chaos tutaj totalny. Więc teraz na pewno, teraz nie mamy w ogóle rękawicy i straciliśmy 7 winów, które się zdobywa przez 35 minut siedzenia na live'ie. Krysia! Tak? Jest 1-1. Ja się muszę rozłączyć, bo ja mam cały czas czerwoną diodę okay. Przy tym domku i spróbujemy jeszcze raz, dobra? Dobra, dobra. Za chwilę do ciebie wrócę. Wiolcie, dziękuję bardzo za pączkę. Dobra, ja wychodzę i teraz tak, ja mam cały czas czerwoną diodę. Nie wiem, co tam się u was dzieje, więc ja spróbuję wstrzymać live'a. Czekajcie, wstrzymaj. I zobaczymy. Na kilka sekund sobie wstrzymam, gdzie to jest. Kurde. Wstrzymam. Zieloną diodę. W końcu. Inteligentna fasolka. Dzisiaj attackation. Inteligentną fasolką, proszę Państwa. Bo jesteś ty. Strasznie zacina. Dobra, powiedzcie, czy teraz jest lepiej. Bo teraz mam zieloną diodę.
Słuchajcie, musicie mi mówić, jak zacina, bo ja pytałam przed chwilą, czy jest wszystko ok. Powiedzieliście mi, że tak. A potem zaczęliście pisać, że zacina. Więc teraz mam zieloną diodę. Więc powinno być... no tak, to już za późno, bo straciliśmy 7 winów. Więc wracamy do Krysi, bo tam jest 1-1. I uwaga. Czy... Tak, okej. Dzień dobry. Dobra, bo jest 1-1. No. Dobra. No to gramy ostatnią z Krysią. Jakby co, to potem wrócę do ciebie. Dobrze. To na wyzwaniu, Rafał, rzucisz jedną i na 30 sekund, bo tutaj widzę, że masz jeszcze dwie tak. Gramy ostatnią bitwę z Krystyną i idziemy dalej. Nie mamy rękawic w tej chwili, bo przed chwilą jedna poszła zmarnowana, nikt na niej nie zagrał, więc od razu zaznaczam, że będzie ciężej teraz wygrać. Więc to, co robimy, to tapujemy. 84 osoby są na live. 84 razy 3 to jest 250 punktów z samych tapów. Jak się tapuje? Jeżeli ktoś nie wie, a jest na bitwie, dotykasz palcem mojej głowy, tak, o, i widzisz tutaj rękawice. Proszę bardzo. I tyle twojej roboty na każdej bitwie, bo z tego są 3 punkty. Także zapraszam serdecznie wszystkich do wykonania tej czynności niezwykle skomplikowanej. I za chwilę tu powinno być 250 punktów, a na razie to jest 70. Cześć, Paulina. Bo jestem, ty się odezwij, bo jestem. Bo jestem, bo jestem, bo jestem. Razy 3, dobra. No to jest occasion, cześć Paulina, żeby zrobić wynik. Bo nie mamy rękawic, więc jak chcemy zrobić wynik, ograć Krysię, to teraz to trzeba zrobić. Jak będzie mnożnik razy 3. Ale żeby mnożnik się pojawił, to najpierw muszą się pojawić 4 róże od 4 różnych osób. Karolina, Agata, dziękuję bardzo. Timi i jeszcze jedna osoba. Z ostatnią różą. Od Moniki. I Asia, cześć. Cześć dziewczyny, cześć. No i teraz fasolki, same fasolki, proszę Państwa. Stacja, Kasia, dziękuję bardzo. Fasolka inteligentna, fasolka radosna, fasolka jaka tam rock and rollowa. Wszystkie fasolki, proszę Państwa. Każda wejdzie razy 3 i ogrywamy Krysię. Krysia dostała fasolkę właśnie, tę radosną, żółtą. Timi, dziękuję bardzo za różę. Wszystko teraz liczy się razy 3. Czyli potrzebujemy co najmniej jednej fasolki, żeby wyrównać do Krysi. A na to jest jeszcze 20 sekund. Także zapraszam serdecznie. Tu, 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 tu. O, tu. Albo razy 5, albo razy 3 się naliczy. Mamy już nasze 3 fasolki. Razy 3. By się przydała. Ja zaraz ją wrzucę w cel. Razy 3, kochani. Ja wrzucam w cel fasolkę. Wrzucam w cel jeszcze jedną fasolkę. Cześć, Milena. Czy ty widzisz tego hejtera tu? Możesz zablokować tę osobę? Bo nie chce mi się nawet podejmować dialogu. Żeby się zniżać do poziomu chodnikowego. Dobra, mamy to. Także jakby coś, to mamy jeszcze roki i czwartą fasolkę. Czy to tam jest? Nie wiem, co to jest w ogóle, ale... Radosna fasolka. Dziękuję ci bardzo, Mili. O, właśnie o tę osobę chodziło, no. Tak, pączki wzwyż na rękawicy. Rafał, rękawice dasz jeszcze na 30. Ja wierzę w moją fantastyczną drużynę i w inteligentne fasolki. A inteligentna fasolka jest mega. Mega do mnie pasuje. Radosna też pasuje, bo jest radosna, wiadomo. Ale inteligentna, tak. No i pod kolor mojego dzisiejszego outfitu. Także słuchajcie, ja wierzę w drużynę i to, że tutaj się pojawią fasolki teraz pod koniec i że ogramy Krysię, bo na razie jest 1-1 i nie mamy rękawic. Jeżeli chcecie mieć rękawice, to trzeba wygrywać bitwy. Nie ma innego sposobu na zdobycie rękawic, jak wygrywanie bitwy. Także uprzedzam. A Mili, co ty dzisiaj robisz? W sensie wychodzisz z domu, czy jesteś na... W sensie wychodzisz gdzieś, czy jesteś w domu? Także jakby ktoś chciał tego roki tutaj w celu, w prawym górnym rogu, to proszę na rękami próbować. Jakby coś. No. Mam farta.
Wielu go nie ma. Czy ty wiesz, Krysia, że Skolim ma dzisiaj koncert w Warszawie w klubie Explosion? O Jezus, byłam tam. Ja nie. A co to za klub? O Boże. To taka, taka disco polowa, taka strasznie duża przestrzeń. Ale to taka, to ma na Wale Międzyszyńskim, zdaje się. Czyli daleko, daleko, hen. Okej, dobra. Kochani, razy pięć. Dobra, czy ktoś jest tutaj, kto chce ograć Krysię, proszę Państwa? No na kluby to ja też za stara jestem. No nie, potrzebujemy fasolek. Dlaczego tu się nic nie dzieje? Może pójdę do tego Explosion, jak tu będą nudy. Ostatnio dziękuję, ta fasolka zarąbista tarokowa. No. No. Proszę Państwa, jest przegryw. Dziękuję Melania, Timi, Agata, Stacja, Inwitacja, Kasia, Owl, Mam, chyba tak, Kałduśka, Mariola, Marciniak i Monia. Cześć Daniel. Krysia, my spadamy dalej. Jakby co, to wrócimy. Dobra, pa pa. See ya. See you later, alligator. Dobra. No to teraz idę dalej, proszę Państwa. Teraz idę dalej, proszę Państwa. Idę dalej, proszę Państwa. Idę dalej, proszę Państwa. Dobra. No to teraz idę dalej, proszę Państwa. Gdzie jest ta droga 02? Albo i nie. W tej chwili nie można się połączyć. Dobra. Nie można się połączyć. Dobra. Ja mam zieloną diodę. Sprawdzam. Czy Kosakowski jest, wiesz, bo o 22 zawsze z nim gramy, to bym odzwoniła tym po prostu. A, to nie wiedziałam. No to co, chcesz się z nim połączyć? A jest? Bo nawet nie wiem. Zaraz ten, sprawdzimy. Nie, nie wiem, ale znowu mam czerwoną diodę, jaka jestem wkurzona. Kosakowski. Jest, to będzie krzyczał. No to dobra, no odzwonimy. To ja idę w takim razie, bo i tak mam... No, później dobra, przyjdę, dobra? No, okej, okej. Pa, pa. Dobra, jest znowu... czy wy mnie słyszycie? Ja nie wiem, o co chodzi. Kala Okala. Tak, będzie Kala Okala. Będzie, będzie. A z kim ma bitwę? Na razie nie mam się z kim połączyć na bitwę. Także posiedzę sobie tu. Okej, okay, słyszycie. Dobra, no to tak, jest 33 miejsce. Do 32 miejsca brakuje 2500 diamentów. Ile to jest tych fasolek? Chyba tyle właśnie. 4? Nie, 5 fasolek. Dobra, 5 fasolek, proszę Państwa, do kolejnej pozycji. Gdyby tu była Ola, która lubi operować na celach, jak ja to mówię, operować na celach, to by się ucieszyła, bo ona lubi, jak to tak robię, tymi fasolkami. Także słuchajcie, i 33, czyli do 32, 5 fasolek, 72 osoby na lajwie, także to jest ten moment, gdzie można sobie przytapować. Okej, okay, dobra. No i czekam, aż się zbierze drużyna, bo na razie drużyny brak. Balon, dziękuję bardzo za różę. Co tam u ciebie? Balon na party. Czy ty robisz dzisiaj jakieś party, powiedz mi? Balonowe. Czy nie? Z kim sobie mam bitwę? Może sobie był umówiony. Co jak?